zarejestrowanie terenu. Każdy obiekt się do niego dopasowywał. Jeśli chodzi o naszą twierdzę, ona od południa była zabezpieczona murami miasta, potem ufortyfikowane miasto, a potem stronę zbocza góry zamkowej. Od strony wschodniej, pomocniczy fort na owczej górze, potem rzeka Nysa Kłodzka, która była na trochę barykadą dla wroga, i stąd stronę zbocza góry. Takim najsłabszym punktem na naszej twierdzy była strona północno-zachodnia. Tutaj były takie przedpola narażone na atak. W XVII wieku francuski inżynier opracował sprawny system zdobywania tych twierdz, które mają takie przedpola. Ten system polegał na kopaniu się z wroga przy kopu. Po tym pierwszym odcinku już Państwo na pewno zauważyli, że te korytarze różnią się między sobą wysokością, szerokością. Też dla różnych żołnierzy były szykowane. I nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale ludzie też kiedyś byli niżsi niż dzisiaj. Nawet się mówi, że Napoleon był niskim człowiekiem. On był przeciętnego wzrostu. Fryderyk II Wielki, król Prus, był niższy od Napoleona. Więc tych najniższych w ogóle z niskich kierowano do formacji linerów, ale do tej formacji też wyszukiwano żołnierzy wśród górników, bo górnicy mieli już doświadczenie w kopalni, w podkładaniu ładunków wybuchowych. Nawet nazwa miner wywodzi się z języka francuskiego, po francusku oznacza po prostu górnika. Ale nie tylko minerzy tutaj mieli swoje zadanie. I teraz uwaga. Strzał! My jesteśmy teraz w tak zwanym kojcu karabinowym. Tutaj swoje zadanie miała piechota. Miała ona kontrolować to, co było za tą ścianą. A za tą ścianą przebiegała fosa. Ale fosy na naszej twierdzy nie były takie, jak nam się kojarzą z bajek, z filmów. Tutaj w środku wody nie było. Na tej wysokości w górach woda by się nie utrzymała. I nie było też takiej potrzeby. Oni się odłączyli i chodzili 4 godziny po tych korytarzach. 4 godziny zostali znalezieni przez przewodnika, aczkolwiek byli lekko podchwileni i zdążyli wytrzeźwieć. Prawa biletu mam Państwa zwiedzanie historii przy okazji aerobik. Tak jak Pani mówiła, badania lekarskie. Wiadomo, że nikt z grupy na klaustrofobię nie cierpi. Poza tym spełniamy marzenia. Niedawno jedna Pani powiedziała, że pierwszy raz w życiu mąż za nią szedł na kolana. Te nasze korytarze tworzą taką wręcz pajęczą sieć, ale nie wszystkie to były korytarze winerskie. Niektóre pełniły funkcję łącznikową, tak jak tutaj na przykład za Państwem to takie wgłębienie, to był szyb komunikacyjny, pod spodem był tunel łączący te korytarze z główną częścią twierdzy. Rozstawiano w tych korytarzach bębny, naciągnięta membrana, na którą wysypywano groch. Ziemia ma to do siebie, że jak są prowadzone jakieś prace ziemne, ktoś próbowałby nad nami kopać, ziemia przynosi drgania, które wkazałyby się na tej membranie. I podobna metoda to wkopywanie wiaderek z wodą co jakiś czas. Też na gładkiej tarczy wody widać by było drobne drganie. I kiedy widzieliśmy już, gdzie mniej więcej taki wróg się znajduje, mogliśmy go od spodu wysadzić. Należało zbudować piec minowy. Dzień dobry Państwu, mam na imię Danuta. Oprowadzę Państwa po głównej części twierdzy Kłodzków. Dużo, dużo wcześniej, ponad 1000 lat temu tutaj na górze stał nieduży zamek, ale na północ ta skała też zanika, przechodzi w bardzo rozległe pole, z którego można było świetnie prowadzić oblężenie. Bastiony, czyli fortyfikacje takie w kształcie strzałki, one są na planie pięciokąta, wybudować od strony północnej. I tak postawili 3 ogromne bastiony, które są połączone między sobą murami kurtynowymi, prostymi murami, dodatkowo jeszcze osłonięte rawelinami. We wszystkich ramionach ma kazamaty.
wszędzie są pomieszczenia bomboodporne. Dlatego tak jest, ponieważ zaprojektowano ten bastion, wybudowano jako bastion szpitalny, Lazary, kazamaty. Na co dzień szpitale były na zewnątrz, w mieście, i tam żołnierze z nich korzystali. W szpitalach polowych, w lazaretach polowych, zapraszam Państwa do zobaczenia. Na polu walki kule latały ze wszystkich stron najróżniejszego kalibru kule. Kula roztrzaskiwała kość i trzeba było to natychmiast opatrzeć. Zaszywano taką ranę opatrywaną żołnierza, ale jeżeli strzaskane były też stawy mieszanki mocnego alkoholu z opium, czyli dla zwykłych szeregowców wódka z niewielką ilością opium, dla oficerów mocne wino z opium. Bardzo zręcznie, bardzo szybko usuwał kończynę. Od zachodu widoczne są góry stołowe ze szczelicem wielkim, który wygląda jak taki duży stół, ewentualnie jak łódź podwodna. Prawie niewidoczne są góry bystrzyckie. Nie widać masywu Śnieżnika na południowym wschodzie. Za to całkiem nieźle widać góry Złote i góry Barckie, które są w tej chwili pod chmurami. Tak ładnie wygląda, jakby były ośmiu. Po drugiej stronie rzeki, powyżej ulicy, ta ogromna kępa zieleni to jest właśnie fort pomocniczy Owcza Góra. Stoi tam do tej pory, po demilitaryzacji twierdzy. Miała Owcza Góra bardzo dużo szczęścia, bo rozbudowywało się całe przedmieście od strony wschodniej, przedmieście Engel. W Mikulskiej uważano, że żołnierz żonaty, dzieciaty, żołnierz lojalny. Dbano więc o... na bitwy, na potyczki, czy ustawić na koźdźwie z biodra, mógł tak wystrzelić z tego moździerza do takich, gdzie ładunek wynosił 72 kg. Dążon, samo słowo znaczy mniej więcej tyle, co ostateczna obrona, a takie obiekty były budowane w twierdzach, w miejscach najtrudniejszych do zdobycia, więc najwyżej, czy gdzieś na najdalszym cyplu. Proszę Państwa, z tej wieży natomiast widać całą kotlinę Kłodzko 360 stopni. Mam tutaj całą wielkie kleszcze. On się wydaje taki niziutki. W rzeczywistości jest o 7 metrów wyższy, bo fosa, na której stoimy, jest głębsza. Była pierwotnie głębsza. Tutaj nad fosą od wielkich kleszczy do dążonu był potężny drewniany most, częściowo zwodzony przed samopotęgą. Te punktowe światełka
były koszary. Cała, tamta część jest właśnie od strony dużej twierdzy, od zachodniej strony, od strony rzeki. Natomiast pozostałe trzy strony mocno ufortyfikowane bastionami w fosach. Proszę Państwa, do armii pruskiej brano młodych mężczyzn, którzy skończyli 18 lat i musieli odsłużyć 20 lat. Tyle, że musieli iść do wojska bogaci właściciele ziemscy, bogaci kupcy, nie musieli iść nauczyciele akademiccy, studenci. Dostawał całe umundurowania, więc frak z odpowiednimi naszywkami według tego, do jakiego pułku trafił. Wszystko to, co pod frakiem. Kamizelka, koszula, bielizna. Karabiny były, proszę Państwa, zniegwintowaną luchą, bez żadnych przyrządów optycznych. Po wystrzeleniu jednej kuli trzeba było kolejną naładować. Takie ładowanie trwało około 20 sekund. Żołnierze nie lubili tej broni, rzadko jej używali, ale na wyposażeniu była. Oprócz umundurowania i broni żołnierz dostawał też miejsce w koszarach. Czy na przykład sprawny żołnierz, ale bez nogi, mógł obsługiwać korytarze kontrminerskie, tam mógł w galerii strzeleckiej jedno pojedyncze okno obsługiwać. A po wystrzeleniu, kiedy jeszcze w lufie piły się resztki prochu, wyciolem zamoczonym w wodzie te resztki się gasiło. Minerzy, proszę Państwa, to bardzo nieliczni żołnierze w armii pruskiej. Było tylko kilka oddziałów. Nie każda twierdza wymagała takiego zabezpieczenia. Ten na zielono ubrany, te oddziały nazywane były jegrami. Ten żołnierz akurat ładuje karabin, właśnie trzyma taki mały stempel, którym nabój trzeba było w lufie przesunąć. I jeszcze jeden grenadier z tyłu, tam już ma takie bardziej nowoczesne nakrycie głowy z czasów po Napoleonie. W rzeczywistości jest jedną długą kazamatą. Nie było tych ścian działowych. Pomieszczenie ma prawie 100 metrów długości. Nie było tynkowanych ścian. Ściany były gołe, kamienne. Na podłodze ułożona cegła. Okna nie były oszklone. Okna zamykano okiennicami. Soloną wołowinę, czy solone ryby. Śledzie solone, o, soliliśmy całą zimę. Kupowali różne suche strączkowe, czy groch, czy soczewice, różne kasze. Bardzo popularne były już w połowie XVIII wieku w Prusach ziemniaki, bo w twierdzach były browary. I taki dzień przydział piwa to było półtora litra. Tutaj w Wielkich Kleszczach te rynny są bardzo długie, więc na przykład na zewnątrz są wyprowadzone poprzez. Ale w innych miejscach są wzdłuż wyprowadzone. Na pewno widzieli Państwo takie niedużo okienko, a pod okienkiem krótki kawałek rynny. To tak zwany żygan. Jak Państwo wychodziliście na labirynty, to z potędy jak się wychodzi, to widać na skalę bastion, dwa okna działobitni. Tam właśnie zatrzymał się czołg, którym w ostatnim odcinku jechali cztery pancerni, Szarik, Wichura i kapitan Pawłow. Sam biegną po schodach do góry z okrzykami radości. No i proszę Państwa, tak biegną, raz ich widać z dołu, raz ich widać z góry, raz z półpiętra, raz z samej góry. Te schody są strasznie długie, oni po tych schodach biegną i biegną, ale jakby Państwo jeszcze raz to kiedyś oglądali, to proszę zwrócić uwagę, że trzy razy mijają napis Alarm Bastion, tak? Proszę Państwa, i tutaj skończymy naszą wycieczkę.